to nie ma tego wszędzie. To jest unikalne miejsce, które właśnie ma swój klimat, ma taką swoją przynależność jakby lokalną, taki patriotyzm lokalny. Jest bardzo silnie powiązane z wspólnotami. Na przykład to też jest Lambeth, czy w ogóle, i Brixton szczególnie jest chyba jedną z niewielu tych gmin, gdzie jest naprawdę strasznie dużo wspólnot sąsiadów. Aha. Są wspólnoty na zasadzie czy jedna ulica, czy kilka sąsiednich ulic, gdzie ludzie po prostu zakładają te wspólnoty i razem coś tam robią. Coś robią. Ja się tam pisałam, to jest kwestia tego, żeby dać nowy chodnik, albo żeby założyć kamery, albo chociaż to, że właśnie, że jest jakiś biuletyn, który się roznosi, że ludzie się znają, że jest organizowana na przykład impreza. Na mojej ulicy jest tak, że co roku jest street party, gdzie po prostu jest... co święta Bożego Narodzenia jest kulis. Nie, no jakieś takie właśnie wspólnoty i tych wspólnot, jak wejdziecie na stronę... I to są formalne czy nieformalne? Tak, znaczy w sensie formalne. No, normalnie czy są zarejestrowane? Aha, bo to jest coś takie jak spółdzielnie. Tak, coś takiego. Cooperatives, tak? To one nie działają jako koło, one działają bardziej jako residence association. Czyli takie właśnie wspólnoty mieszkaniowe, które się zajmują różnymi problemami i w ogóle życiem właśnie tego wyczynienia. Wejdziesz na stronę Lambeth Living, gdzie jest lista tych, które w ogóle są przez Lambeth rozpoznane, to jest ich mnóstwo na nie tak dużym obszarze. I myślę, że to jest też ewenement na skali Londynu. I szczególnie, że tego typu rzeczy jak właśnie lokalna waluta, czy jakieś tam wspólnoty mieszkańców, raczej są kojarzone z mniejszymi miastami, z wsiami. W Wielkiej Brytanii te lokalne waluty powstały najpierw Totnes, Lewes, Stroud, które są małymi miejscowościami, bo tam był argument, że one mogą być samowystarczalne, bo jest rolnictwo, jest produkcja, jest też, że sami się mogą przejść. My byliśmy pierwszą walutą, która powstała w mieście. Po nas też dołączył Bristol. No właśnie. I z Bristol Pound też współpracujemy. I to działa. Mimo tego, że... Ale wiesz, też biznesy, które przyjmują Brixton Town, też łączą się ze sobą. To znaczy, że ktoś na przykład potrzebuje, jeżeli restauracja potrzebuje lokalnego jedzenia, to może je kupić za Brixton Pound u jednego z tych grocery shop. Kasia, ja tu nie byłam 8 lat temu. Tak? Tak, to nie było jeszcze takie rozbudowane. No 8 lat temu to musiało wyglądać zupełnie inaczej. Było podobne, ale nie tak rozbudowane. My istniejemy 5 lat. I to, te ostatnie 5 lat to w rozwoju Brixton jest bardzo, bardzo duży skok. To też jest kolejne wyzwanie, bo teraz Brixton zrobiło się dużo bardziej popularne, więc oczywiście ceny idą w górę. Więc jest pytanie, jak utrzymać ten właśnie niezależny charakter, ale ponownie dla nas to jest jakby wtedy tym bardziej oczywisty wybór, żeby używać Brixton Town, no bo on promuje właśnie tą różnorodność i niezależność tej wspólnoty. Kasia. Widzicie, że mnóstwo tych produktów jest takich, które na przykład nie wiem, gdzie indziej w Londynie można kupić tyle tych rodzajów słodkich ziemniaków, czy właśnie takie amerykańskie awokado, które są takie wielkie, czy właśnie wybór, czyli rzeczy. Nie mam pojęcia, co one nie wprowadzają, to jest ten wybór produktów, które są właśnie krajowskie, ale też mnóstwo. Też jest bardzo duża wspólnota portugalska, brazylijska, czy w ogóle południowoamerykańska. A tutaj właśnie to, co przeszliśmy, to jest Market Row, a teraz wejdziemy do Brixton Village. Market Row. Market Row. Powinien być napis tutaj.
A wejdziemy do Brixton Village? Czy też... O tak, masz tam do przodu Market Row. Okay. A tam jest wejście do Brixton Village. Tu Kasia chodziła. Zadaszonym... zadaszonym takim marketem. Gdzie jest też bardzo dużo restauracji. Restauracji, kawiarni. Dobrych takich? Znaczy dobrych, no. Wiesz, ale, są tak lokalnych. Takich właśnie lokalnych, które oczywiście są bardzo dobre, ale właśnie nie są zadęciem. I na przykład taki, no, wam pokażę, że Honest Burgers, który teraz jest, ma już kilka tych chwili, jest bardzo popularny, powstał tutaj. Także no też z możliwością do tego, żeby... Ma kilka stolików. Jest bardzo, okay, bardzo popularny. Jeżeli przyjdzie się w weekend, to nie można się do niego dostać. A co to za... To jest Beijing. Beijing Street Food. Chińskie z regionu Beijinga. Pekin. Pekin. Francuskie. Trochę marokańskie. A oprócz tego powstają, z kolei jest pizza i oni na przykład mają dużo też gluten free. Mm-hmm. No, to jest ta Magda Jarka. Tak, to jest nowy. To też sklepy, to też tutaj leży, które powstają nowe. Ale też tutaj od 20 lat mają swoje stanowisko i z niego sprzedają na przykład ryby, czy tam co dalej, kilka takich południowoamerykańskich sklepów, które się specjalizują. Wracają w tym wyjście. Chodź, bo ja nie mogę, te ryby mnie... A to jest charakterystyczne, te zapachy tutaj. Już z barszczu wyciągnięte. O, ładne. Kasia jest wegetarianką, ja w sumie też tak próbuję. No ja jestem wegetarianką, ja po prostu nie lubię mięsa. Ja jestem weganką w ogóle. Aha. Więc nie lubię, nigdy nie lubiłam tego. Jeszcze dalej. Ja też nigdy nie lubiłam mięsa. To jest niesmaczne. Ja bym tak mnie pytała, czy nie to jest za mięso. Ja absolutnie nie, ponieważ nie lubiłam. Trzeba zobaczyć, jak zrobić kotletę, to trzeba zjeść. Coś strasznego. Coś strasznego. Ale się nażarła? No. To się wytnie. A ty nagrywasz to? No, nagrywam. Ile tutaj każdy sklep tak ma swoją historię. Na przykład tutaj jest ten, który teraz jest zamknięty. To jest para, która jeździ po świecie i przywozi różne. Super, a takie różne coś by, Ala, takie coś by mi odpowiadało. Jeździć po świecie, zwozić. I przywożą właśnie różne te. Naprawdę i tutaj jakby w każdym mam wiedzy o tyle, ile ja mam, ale jeszcze na pewno jakby kilka osób się zebrało, żeby poradzić, to każdy by wiedział. Co jest w tym, więc to każdy jakby ten, każde te biznesy mają swoją historię, mają coś specjalnego. I to też nadaje temu. Ludzie się znają między sobą. I oczywiście, i to jest kolejna rzecz z naszą walutą, że jakby celem jest też to. Okonomiyaki. Okonomiyaki to są takie omlety japońskie. No tak. Myślałam. Które właśnie okan. Zobacz, nikt się specjalizuje. Tu dosłownie jest w karcie są ze trzy dania. No. Ale jest to bardzo popularne, bo te trzy dania są zajebiste. Jakością? Tak. Co smaczne? Tak, bardzo smaczne. Kasia, musimy szybko. Nie, ale kolejny aspekt całego przedsięwzięcia lokalną walutą jest też społeczny. Że ułatwia też konwersację, ułatwia to, że ludzie znają w Kościele, jak bym tak powiedział, w Londynie to jest możliwe, żebym ja znał, znała swojego lokalnego, jakiegoś sklepikarza, że to jest właśnie, a no nie mogę, to nie wiem, a masa, a tutaj możemy coś kompletnie
inne ludzie, właśnie każdy zna. Jeszcze jak wysyłasz te SMS-y, to później od razu jest, pokazuje ci, że na przykład... Hey. Hello. Hey, we're just walking around the village. Sprzedawca ma też na przykład moje, jak ja się nazywam, więc od razu może powiedzieć, o, dziękuję Marta. Mm-hmm. Nie wiem, no zupełnie jest inny ten rapport, że relacje się. Poznaje się, właśnie z innej strony chce się nawiązywać te więzi. My promujemy te sprawy właśnie, że pieniądze to też jest coś społecznego, więc żeby te społeczne więzi nawiązywać. Ludzie też między sobą, jak używa się Brixton Pound, że ktoś widzi, że płacisz tym SMS-em albo tymi innymi pieniędzmi, to bardzo często ludzie pytają, o co to jest, jak to działa.